13 listopada 1904 roku dr Odo Bujwid ogłosił, że będzie otwarty zakład szczepienia wścieklizny w nowej rozszerzonej formie w siedzibie przy ulicy Lubicz. W zbiorach Muzeum Historycznego miasta Krakowa znajduje się fotografia profesora z lat 30. XX wieku. Urodzony w Wilnie, ukończył studia lekarskie na Uniwersytecie Warszawskim. Tam zainteresował się bakteriologią. Dodatkową wiedzę z tego zakresu zdobył u najwybitniejszych – Roberta Kocha i Ludwika Pastera. Tam poznał nową metodę szczepień przeciwko wściekliźnie, którą jako pierwszy wprowadził w Warszawie i w Krakowie. W 1893 roku został mianowany profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego nowej katedry higieny i bakteriologii. Był pionierem higieny i profilaktyki lecznictwa, jednym z pierwszych polskich naukowców zajmujących się wytwórczością szczepionek leczniczych. Był też radnym miasta Krakowa. Przyczynił się m.in. do założenia wodociągów i sieci kanałów w mieście. Mówił biegle w kilkunastu językach, czynnie propagował język esperanto. Był tytanem pracy naukowej, ale zawsze znajdował jeszcze czas na działalność społeczną na polu oświaty, kultury i postępu, zwłaszcza na wsi. Założył pierwsze w Krakowie gimnazjum żeńskie. W jego działaniach czynnie wspierała go żona Kazimiera, czołowa polska feministka. Bujwidowie byli wielkimi patriotami, ale rozumieli swój patriotyzm pragmatycznie. W czasie I wojny światowej zakład dostarczał za darmo szczepionki i surowice legionistom, zaś w czasie okupacji hitlerowskiej szczepionki dla ludności cywilnej. Liberalne poglądy Bujwidów, ateizm, sympatyzowanie ze środowiskiem socjalistycznym, znaczny majątek, wszystko to nie licowało z mocno konserwatywnym tzw. Krakówkiem i jego kompleksami. Z tych i innych powodów nieraz narażony bywał na kłopoty. Niedoceniony do końca w swoich czasach, wielki i wspaniały człowiek zmarł w 1942 roku.